Witamy na rozgrywkach Biznes Ligi. Piąta kolejka pierwszej ligi. Dzisiaj bardzo emocjonujące spotkania. Między innymi zmierzą się obecny lider rozgrywek Fortis Bank kontra wicelider Deutsche Bank. Zapraszam na spotkanie MPO Kraków, Selgros Kraków. Witam panie Mariuszu, gratuluję zwycięstwa. Coś o przeciwnikach, jakie relacje na żywo po meczu? No jak było widać, walka zacięta, no ale pierwsze zwycięstwo, byliśmy lepsi o dwie bramki, chociaż chwała przeciwnikom, bo robili nam wielki zamęt z tyłu, także mieli szansę, nie wykorzystali, myśmy ukuli trzy razy, dziękujemy. Gratuluję. Jaka prognoza na przyszłość? Jak zwykle będziemy się starać zaskakiwać, czyli będziemy przegrywać, aż w końcu znowu coś wygramy. Aha, dobra taktyka. Gratuluję i życzę zwycięstw. Dzięki. Witam serdecznie, zawodnik MPO. Bardzo miło. Proszę powiedzieć, wynik 3-1. No, stawialiśmy państwa tu w gronie faworytów tego spotkania. No jednak mecz się ułożył inaczej. Przeciwnicy postawili wysoką poprzeczkę, mimo tego, że do tej pory nie zdobyli punktu. No i pierwsze punkty na państwo. Proszę powiedzieć, co było tego przyczyną? Niestety dzisiaj mecz nam się nie udał. Zdecydowanie od samego początku źle zaczęliśmy. Potem druga połowa była jeszcze gorsza od pierwszej. Nic nie poszło tak, jak chcieliśmy praktycznie. Graliśmy z taką samą taktyką, jak w poprzednich meczach. No i mieliśmy nadzieję, że zadziała. Tym razem akurat nie poszło. Proszę powiedzieć, jakie rokowania przed następną kolejką, prawda? Będziemy się starać zagrać jak najlepiej. I miejmy nadzieję, że już wygramy następne mecze. Nic, tego też państwu życzymy, ale i przeciwnikom. Dziękuję uprzejmie. Kolejny mecz kolejki, Carrefour IBM BTO. Robimy! Nie dajemy! Witam panie Dawidzie, kapitan IBM BTO. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że taki mamy wynik na tablicy 7-2, prawda? Myślę, że to rozróżnienie ze względu na to, że pierwsze mecze były zwycięskie, a rywal nie rokował na to, że będzie, że postawi nam wysoko poprzeczkę, prawda? Dokładnie, pierwsze derby, no tak mówię, przegraliśmy, a było nieźle do połowy, potem dwie wygrane z rzędu, no i teraz, kurczę, znowu porażka, więc, ale mam nadzieję, że ostatnia w tej rundzie. Proszę powiedzieć, czy mimo wszystko, mimo tej porażki, chciałby pan kogoś wyróżnić w drużynie? Nie, no myślę, że cała drużyna dała sobie wszystko, tak, zawsze i tak mówię, no mam nadzieję, że następny mecz będzie lepszy. Czyli słowa godne kapitana. Witam, zawodnik Carrefoura. Pierwsze zwycięstwo w lidze, prawda? Jakie to uczucie, proszę powiedzieć, zwłaszcza z wyżej notowanym przeciwnikiem? Myślę, że to zwycięstwo nie będzie na pewno ostatnie. Chłopaki się zgrywają dopiero, zaczęliśmy dopiero grać. Druga runda dopiero pokaże, kto jest mistrzem w tej grupie. Czyli rozumiem, że państwo celujecie w awans, tak? Do ekstraklasy. No, może nie tak wysoko. Chcemy na razie dobrze zagrać pierwszą połowę sezonu. Zobaczymy, jak będzie następnym ze składem, bo to trudno. Ludzie pracują na zmiany, więc ciężko o pełny skład. W pierwszej połowie było, kurczę, troszkę ciężko. Myśleliśmy, że będzie dużo ciężej, ale z minuty na minutę zaczęliśmy się zgrywać, no i wynik pokazuje, co to się... Zadaliśmy też pytanie państwa przeciwnikom. Czy jest coś, kogo chciałby pan wyróżnić szczególnie w drużynie w dzisiejszym meczu? Wśród państwa oczywiście. Nie no, cała drużyna zasługuje na pochwałę. Pierwsze zwycięstwo, myślę, że następne będzie jeszcze lepsze. Może lepszym efektywniejszym grą. Do przodu. Ja rozumiem, że przed następnym spotkaniem rokowania jak najbardziej pomyślne i kolejne zwycięstwo, tak? Pod warunkiem, że się spotkamy w tym samym składzie, jak mówię. A przed nami kolejne spotkanie IBM SWG kontra Impost. Parę słów o meczu, prawda? No nie potoczyło się chyba tak, jak panowie by sobie życzyli. Wynik 6-2. Jakiś komentarz? Cóż tutaj mówić, kurczę. Kolejny mecz, kolejna porażka. No zawód, nie? Ciężko było, kondycyjnie wytrzymaliśmy. Pierwsza połowa zgodnie z planem, prawda? Remis się udało wyciągnąć, jednak po przerwie chyba brakło sił według mnie. Za dużo kont, za dużo głupich bramek. Na takim boisku przy 6 osobach w polu jedna kontra i gol. Ale mieli też panowie swoje sytuacje.
No chyba kwestia wykończenia, prawda? Brakło ostatniego podania albo ostatniego dołożenia nogi i ten wynik mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Dokładnie mieliśmy sobie sytuację jednak. No cóż, brakło skuteczności. No. Piłka jest taką grą, kto popełnia mnie błędu, to wygrywa dzisiaj przeciwnik. Święte słowa. Proszę powiedzieć, jakie rokowania i jaki plan na przyszłą kolejkę? Jakaś taktyka, jakie zmiany w składzie? Czy już skład jest wykrystalizowany i kwestia zgrania? Mamy szeroką kadrę, prawda, 12 osób. Jednak dzisiaj mieliśmy tylko 7. Cóż, następnym razem na pewno będzie lepiej. Nic. Myślę, że też będzie lepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Udało nam się złapać jednego z zawodników IBM. Zwycięska drużyna. Kolejne zwycięstwo i to dosyć wysokie. Był pan strzelcem kilku bramek. Pytanie, jaka jest recepta? Nie ma recepty. U mnie te bramki wyglądają tak trochę specyficznie. To znaczy po prostu się piłka ode mnie gdzieś tam odbije i wpada. To nie jest planowane. No, jaka skromność. No, ja mam troszkę inne zdanie na ten temat i myślę, że ludzie, którzy tu byli, tym bardziej przeciwnik, mógłby powiedzieć, że wyglądało to zupełnie inaczej. Świetne panowanie nad piłką i stąd się wzięły te bramki tak naprawdę, a nie był to przypadek. Pytanie, jakie rokowania przed następną kolejką? Na razie pniecie się w górę tabeli i chyba chcecie utrzymać tą tendencję, prawda? Tak, znaczy my zawsze gramy o zwycięstwo. Czasem, tak jak dzisiaj to było widoczne, skład nie dopisuje do końca. No ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie powalczyć o górną część tabeli, powiedzmy. Z tego, co słyszałem w kuluarach, to i tak najważniejszy mecz jest wygrany, bo derby po Państwa stronie, prawda? IBM VTO kontra IBM SWG i na Państwa stronę się przychyliło zwycięstwo. Czyli mieliśmy takie małe grand derby, prawda? Barcelona kontra Real, a tutaj dwa IBM-y. Tak, tak. No, firma, wewnątrzfirmowe derby. To też jest coś. Było bardzo ciężko, bo IBM to postawiło bardzo, bardzo trudne warunki i jakoś tak się zmobilizowaliśmy w drugiej części, jak to mamy zwykle w zwyczaju. I zwycięstwo, tak? Zwycięstwo. A przed nami pierwsze derby bankowe. Deutsche Bank kontra Fortis Bank. Wicelider i obecny lider rozgrywek. Pawle, kapitan Deutsche Bank. Proszę powiedzieć, no bo wynik myślę, że nie odzwierciedla gry. Był to mecz chyba niewykorzystanych sytuacji, prawda? Po Państwa stronie. Na pewno tak, no. Gdybyśmy mieli takie same sytuacje jak przeciwnik, mając te same sytuacje, co my, wykorzystał większość my. U nas nieszczęście bramkarz, tam unik dobrze zabronił. Przeciwnik bardzo ładnie, a u nas no nie było szczęścia. Można było więcej sytuacji wykorzystać, byłoby inaczej, zwłaszcza przy stanie 1-1, gdzie dogoniliśmy. Doszliśmy ich na 1-1 i tutaj taka głupia bramka i od nowa trzeba było gonić. Inaczej by się grało, gdyby było dalej. 1-1, bo już łapaliśmy swój rytm. No zdecydowanie oglądaliśmy mecz bardzo ze żarty, zwłaszcza, że zmierzyły się przeciwko sobie te same firmy, dwa banki, prawda? Więc był dodatkowy smak, zwłaszcza, że okupowali Państwo do tej pory pozycję wicelidera, a przeciwnik lidera. Przede wszystkim no, pierwsze derby bankowe przegrane, bo dwa razy z Aliorem wygrywaliśmy. Musimy się teraz odbić na Aliorze. Na Fortis musimy poczekać do przyszłej rundy. Mam nadzieję, że też wygramy, bo mamy dobry skład, tylko po prostu za dużo chyba mieszamy. Dużo takich błędów amatorskich strasznie. Zmiany w defensywie, bronimy się, robimy dwie zmiany naraz. Dużo takich głupich, prostych błędów. Ale myślę, że będziemy jeszcze gonić Fortis i mam nadzieję, że to pierwsze miejsce wywalczymy. Jeszcze jest dużo meczy. Moby. Witam, chcielibyśmy powitać jedynego trenera w tej lidze. Tak? No na pewno są inni też. Czy to taktyka, czy indywidualności zdecydowały w tym meczu o zwycięstwie? Myślę, że trochę szczęścia, bo bramka na odjazd na 3-1 padła po takim trochę koźle, który no, mógł kolegów z drużyny przeciwnej troszkę zdenerwować i zdeprymować. Zatem mamy dość wyrównany skład koleżeński, gdzie gwiazd w zasadzie jakichś takich wielkich nie ma. No i na razie to owocuje. No, koledzy w dużej mierze, prawie wszyscy oprócz jednego, mają tylko amatorskie podejście do piłki nożnej, ale chcą grać, podoba im się ta zabawa, to wychodzi. Natomiast my walczymy o każdym meczu jakby o najlepszy wynik, jak potrafimy. Dokąd zajdziemy, czas pokaże. Ja mogę tylko życzyć i sobie, i kibicom, żeby jednak Fortis cały czas dzierżył, bo grają Państwo bardzo ładny futbol i przyjemnie się na to patrzy. Widowiskowy, dużo bramek strzelamy, to się udaje.
sporo zawodników uczestniczy w grze, raczej no bym powiedział, że wszyscy, także my jesteśmy zadowoleni.